tej strony Hala Gąsienicowa, z tej strony ja, a z tej strony Dolina Pięciu Stołów. Halo, halo, cześć, cześć. Szybkie podsumowanie z punktu wyjścia z Kuźnic. 6 godzin, kierunek Czarny Staw Gąsienicowy, Żleb Kulczyńskiego, Granat, Zadni, skrajny zejście żółtym szlakiem, Czarny Staw, no i Kuźnice. Do zobaczenia na szlaku. Cześć. Jawiskiem, gdzie to woda drąży w skalę, różnego rodzaju tunele, dziury czy też jaskinie, prawda? No i właśnie chodząc po Kościeliskiej czy po Małej Łące, generalnie po Tatrach Zachodnich, jest tam bardzo dużo jaskiń, które też można zwiedzać turystycznie, no bo są udostępnione, prawda, jak jaskinia Mylna czy Raptawicka, prawda? No, chcę jeszcze powiedzieć dwa słowa o tym krasie, bo często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkie są to zjawiska.
No a warto wiedzieć, że na przykład w masywie Czerwonych Wierchów, dokładnie w masywie Ciemniaka, jest jaskinia Mała w Mułowej, która ma taką potężną salę Fakro się nazywa. Ta sala jest tak duża, że można by tam bazylikę mariacką całą wsadzić i zmieścić, prawda? Są to skały krystaliczne, takie granity, jak tutaj widzimy. No i z tymi Tatrami Wysokimi jest bardziej związana właśnie taka alpejska forma rzeźby terenu, prawda? Mówimy, że to jest taki alpejski charakter mają te góry. One były tu dużo bardziej też zlodowaciałe, więc ten lodowiec zalegał wyżej i rzeźbił mocniej te góry. W związku z tym mamy też tu bardzo dużo jezior, prawda? No i w samej Dolinie Suchej Wody mamy tych jezior aż 21, czyli to jest w ogóle taka dolina, gdzie zagęszczenie jezior jest największe, prawda, jeśli chodzi o ilość jezior na dolinę. No tutaj jesteśmy nad Czarnym Stawem, no jest to największe jezioro w tej dolinie, ale jest też piątym jeziorem co do wielkości w ogóle w jeziorach Tatrzańskich. No, jego powierzchnia to jest 17,8 hektara, a głębokość 51 metrów. Także bardzo głębokie i duże jezioro, a raczej powinienem powiedzieć staw, bo tak się mówi na te jeziora tatrzańskie, że to są stawy.